potrawy o imieniu kebse, to znaczy kurczak z ryżem. Do tego potrzeba jeden kurczak, 4 pomidory, 2 cebule, 4 razy czosnku, 2 papryki, 7 łyżek oleju, koncentrat pomidorowy, 1 duża łyżka masła, a tutaj mamy przyprawy, arabskie przyprawy. Kto nie ma, to użyje różny miks. 1 duża łyżka słodką paprykę, magii, 10 razy kardamon, 1 cynamon, 3 liście laurowe, 10 goździków, 10 kulek pieprzu, 1 kilo umytego ryżu. Teraz wylejemy olej do garnka, dodajemy przyprawy, pomieszamy, a potem dodajemy cebulę, pomieszamy, dodajemy czosnku, arabski miks, paprykę słodką, magi. To wszystko 3 minuty pomieszać. Teraz przyjdzie kurczak do garnka. Znowu pomieszamy 3 minuty. Po 3 minutach dodajemy koncentrat pomidorowy. Pomieszać i dodać pomidory. Wszystko teraz pomieszać i zostawimy 15 minut, żeby się smażyło. Po 15 minutach tak to wygląda. Dodajemy wodę, sól i świeżą paprykę. Teraz gotujemy 15 minut. Sprawdzimy, czy kurczak jest gotowy. Pod koniec dodajemy ryżu i wszystko pomieszamy. Po pomieszaniu tak to wygląda. Dodajemy teraz wody, 1 cm więcej od ryżu. Dodajemy masła. Teraz trzeba spróbować, czy jest dobre. I zamykamy na 20 minut. Po 20 minutach można danie spróbować. Jak to jest smaczne, to proszę serwować.